Cześć, tu Alan z Motokontrolera, witam wszystkich. W ostatnim czasie oglądałem dość ciekawy pojazd, jakim jest Mercedes GLK. Był to pojazd z 2014 roku o oznaczeniu 250 Formatic. 250, czyli silnik benzynowy, 2 litry, 211 koni, doładowany kompresorem ze skrzynią siedmiobiegową o znaczeniu 7G. GLK jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę nie miał swojego poprzednika, nie doczekał się też następcy, ponieważ zastąpiono go już nowym oznaczeniem GLC. Sprawdzany pojazd był z 2014 roku. Pochodził, co ciekawe, z polskiego salonu. Większość egzemplarzy na portalach ogłoszeniowych jest albo z USA z tym oznaczeniem 250, albo z Niemiec. Z Polski tak naprawdę jest bardzo mało egzemplarzy. Można policzyć to na palcach jednej ręki. Dodatkowo sprzedający w ogłoszeniu podał informację, że pojazd jest bezwypadkowy, że jest jego drugim właścicielem, natomiast pierwszym właścicielem był ojciec, że pojazd jest serwisowany w ASO. Co ciekawe, pojazd miał dość niski przebieg, ponieważ tylko 123 tysiące kilometrów. Pojazd został wyceniony na 99 tysięcy 500 zł. Tak naprawdę dość ciężko jest wycenić ten pojazd, ponieważ nie ma za bardzo porównania, bo większość 250 to są egzemplarze z USA po jakichś większych kolizjach, ewentualnie z Niemiec z dużymi przebiegami, także ciężko nawet odnieść się z tą ceną. Natomiast no, cena jest dość wysoka, jak za pojazd, który no, ma już prawie 10 lat. No właściwie teraz ma już 10 lat. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Osoba zainteresowana zakupem zamówiła test Maxi, dodatkowo z telefonem. Udało się bez problemu mówić ze sprzedającym. Pojazd był trzymany w podziemnej hali garażowej. Pojazd nie był jakoś specjalnie przygotowany do sprzedaży, nie był polerowany, czyszczony i tak dalej. Jeśli chodzi o nadwozie pojazdu, było ono w średnim stanie. Na nadwozie było dość sporo zarysowań, takich parkingowych odbić. Było sporo uszkodzeń na drzwiach czy na błotnikach od otwierania drzwi innych pojazdów na jakichś ciasnych parkingach. Były też obtarcze na przednim i tylnym zderzaku. Tych obtarcz było dość sporo. Jeśli chodzi o mnie, to te zderzaki klasyfikowały się do lakierowania. Było też niewielkie pęknięcie lakieru na klapie bagażnika i dość spore wgniecenie na tylnym prawym błotniku. Nadawało się one do wyciągnięcia u bojlarza, także coś dałoby się z tym zrobić. Jeśli chodzi o felgi pojazdu, felgi były w średnim stanie. Na felgach były delikatne obtarcia. Na jednej z felg pojawiały się już ślady utleniania aluminium, pojawiały się pęcherzyki. Przydałoby się te felgi troszkę odświeżyć. Opony w pojeździe były z 2013 roku, co klasyfikuje natychmiastowej wymiany ze względu na wiek. Co prawda na oponach było jeszcze sporo bieżnika, ponieważ na wszystkich oponach było ponad 4 mm, ale opony miały już praktycznie 11 lat, więc należało było je wymienić z tego względu, że guma się starzeje, potem się już kruszy, tutaj ta guma na krawędziach też już pękała. No i tu chodzi oczywiście o nasze bezpieczeństwo. Szyby w pojeździe były w dobrym stanie, nie miały żadnych pęknięć, zarysowań, odprysków, nie było też rys od wycieraczek na przedniej szybie, nie było się do czego przyczepić. Oświetlenie pojazdu było również w całkiem dobrym stanie. Przednie lampy nie były zaparowane, nie były zmatawione, nie miały żadnych pęknięć. Tylne lampy również nie miały uszkodzeń. Oświetlenie pojazdu działało prawidłowo. Reflektory nie różniły się barwą pomiędzy lewym i prawym reflektorem. Oświetlenie LEDowe również działało prawidłowo. Po takich wstępnych wizualnych oględzinach przystąpiłem do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Jak się okazało, spora część pojazdu była lakierowana, natomiast nie znalazłem nigdzie na pojeździe szpachli blacharskiej. Otóż cały lewy bok pojazdu był lakierowany, z tym, że przedni błotnik i drzwi kierowcy prawdopodobnie były cieniowane, natomiast gruby i lakierowany był tylny błotnik i drzwi pasażera. Jeśli chodzi o prawą stronę pojazdu, był tam lakierowany również tylny błotnik i drzwi pasażera. Była także lakierowana klapa bagażnika na środku. Także no, kilka elementów było lakierowanych. Podejrzewam, że gdzieś tam z tyłu były jakieś delikatne obcierki, a że naprawa była wykonywana w ASO, to zrobili to profesjonalnie, polakierowali element, następnie wpylili się w kolejne elementy, aby maksymalnie zniwelować różnicę w odcieniach lakieru. Różnicę w odcieniach lakieru dało się zauważyć, szczególnie na przednim lewym błotniku i masce. Maska nie była lakierowana, no i tutaj było zauważalne to przejście. Sprawdziłem również grubość powłoki lakierniczej we wnękach drzwi. We wnękach i na słupkach nie było śladów naprawy blacharskiej czy też lakierowania. Po zakończeniu zewnętrznej wizualnej kontroli pojazdu przystąpiłem do kontroli wnętrza. Wnętrze również nie było specjalnie przygotowane do sprzedaży. Było dość zadbane. Jeśli chodzi o fotele pojazdu, to faktycznie wyglądały tak, jakby ten pojazd miał 120 tysięcy przebiegu. Również fotel kierowcy nie był jakoś bardzo zużyty. Miał on kilka jakichś zarysowań, ale wiadomo, pojazd miał jasną tapicerkę.
połączenie kremowej skóry z brązową skórą i brązową deską rozdzielczą, także bardzo ładne, bardzo ciekawe połączenie, natomiast no, trudne w utrzymaniu, ale tutaj jak na wiek pojazdu, to naprawdę to wnętrze prezentowało się całkiem dobrze. Jedne do czego można było się przyczepić, to do kilku plam. Były na przykład plamy na boczkach drzwi, była jedna plama na tylnym siedzisku, no, ale to są kwestie, które można doczyścić. Ważne, że to wnętrze nie było zniszczone, także wracając do foteli, nie miało jakichś one pęknień, zarysowań i tak dalej, nie było żadnych przypaleń, nacięć skóry, jedynie fotel kierowcy nosił jakiś drobny ślad użytkowania, ale to całkowicie normalne, jak na wiek pojazdu. Jeśli chodzi o kierownicę i dźwignię zmiany biegów, na kierownicy było dość spore wytarcie, szczególnie na środku kierownicy. Były też wytarcia lakieru na połączeniu różnych płatów skóry na kierownicy. Prawdopodobnie ktoś musiał paznokciami w tych miejscach haczyć. To zużycie kierownicy wskazywało na większy przebieg niż pozostałe elementy pojazdu, ale możliwe, że komuś, nie wiem, się pociły ręce, to często je kremowo i tak dalej. I ten lakier na skórze też mocniej się wycierał. Deska rozdzielcza była w dobrym stanie, wszystkie przyciski, oznaczenia nie miały żadnych uszkodzeń, wszystko było sprawne. Ekran nawigacji czy radia nie miał zanikających pikseli, nie było żadnych uszkodzeń na wyświetlaczu. Brakowało jedynie płyty nawigacji, ale pojazd jest z 2014 roku, więc ta nawigacja i tak na niewiele by się zdała, i tak większość osób będzie korzystało z telefonu. Ale ważne, że ten pojazd te opcje ma. Ewentualnie, jeśli ktoś chce płytę, no to oczywiście może ją sobie zakupić. Wykładzina i podsufitka były także w dobrym stanie, nie miały żadnych uszkodzeń. Wszystkie śruby mocujące drzwi nie miały śladów odkręcania, co ważne, pod kątem jakiejś kolizji, zwłaszcza że pojazd miał kilka elementów lakierowanych, no po śrubach można stwierdzić, że nic tam nie było demontowane, kombinowane. Jeśli chodzi o osłony poduszek powietrznych, nie nosiły one śladów wystrzałów, wszystkie osłony były spasowane prawidłowo, na pasach bezpieczeństwa nie było śladów przypaleń od wybuchu napinaczy, pasy były jedynie dość mocno zabrudzone, no ale pasy były też wykonane z jasnej tkaniny, tak samo jak fotele, więc ciężko było je utrzymać w dobrym stanie, zwłaszcza przez tyle lat. Z drugiej strony widzimy, że nikt tego pojazdu, nikt specjalnie do sprzedaży nie przygotowywał, nie prał i tak dalej. Ewentualnie nowy kupujący może sobie taki zabieg we wnętrzu pojazdu wykonać. Po zakończeniu kontroli wnętrza pojazdu przystąpiłem do kontroli komory bagażnika i komory silnika. Po otwarciu maski pojazdu sprawdziłem wszystkie połączenia. Na połączeniach mocujących maskę, czy błotniki, czy przedni pas nie było śladów demontażu, nie było żadnych śladów ingerencji świadczących o jakiejś potencjalnej kolizji. W górnej części silnika znalazłem fiszkę serwisową, ale była z 2021 roku, a zatem była już nieaktualna. Ten olej w pojeździe należałoby się wymienić. Nie było też żadnej fiszki od wymiany rozrządu. No, pojazd był z 2014 roku, także warto było pomyśleć już o tej wymianie rozrządu, ponieważ rozrząd powinno się wymieniać co 10 lat, jeśli jest to łańcuch, więc w tym pojeździe ta zmiana by już wypadała. Nawet jeśli tego łańcucha nie słychać, nie hałasuje, to dla bezpieczeństwa powinno się taki zabieg wykonać. W górnej części silnika nie stwierdziłem żadnych wycieków, nie było też śladów ingerencji szkodników, tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Komora bagażnika też nie była specjalnie przygotowana do sprzedaży, nic tam nie było myte, także jeśli jakieś wycieki by były, to od razu by się je dało zauważyć. Nie znalazłem naklejek znamionowych na lampach pojazdu, także ciężko było stwierdzić, czy lampy są fabryczne, natomiast były fabryczne Mercedesa, no jedynie tutaj pod kątem, czy były przekładane z innego pojazdu, ale pas przedni nie nosił śladów ingerencji, także można założyć, że pojazd żadnej kolizji nie miał. Jeśli chodzi o klapę bagażnika, tak jak wspomniałem, w dolnej części miała pęknięcie lakieru, po otwarciu klapy bagażnika było to bardziej widać. Klapa bagażnika była otwierana elektrycznie, otwieranie i zamykanie działało prawidłowo, klapa była odpowiednio spasowana, mimo tego, że była lakierowana. W górnej części zderzaka było dość sporo zarysowań od ładowania jakichś przedmiotów do bagażnika. W bagażniku brakowało też tylnej półki, ale sprzedający powiedział, że ją ma, jak się później okazało, rzeczywiście ją miał i dołączył do tego pojazdu. Jeśli chodzi o komorę bagażnika, tam tak naprawdę nie było żadnych nieprawidłowości. Wykładzina w komorze bagażnika była w dobrym stanie, nie było żadnych plam, uszkodzeń i tak dalej. Elementy mocujące klapę bagażnika były zmontowane odpowiednio, nie było tam śladów demontażu, także była ona lakierowana, ale nie była w tym pojeździe demontowana. Po zakończeniu kontroli komory silnika i komory bagażnika wystąpiliśmy do jazdy próbnej. Sprzedający chciał wykonywać jazdę próbną osobiście, więc ja siedziałem jako pasażer, no a sprzedający zgodził się jechać tą trasą, którą ja wybrałem, i wykonywać takie manewry, o które go poprosiłem. Uruchomienie silnika przebiegło prawidłowo, nie było czuć nadmiernego zapachu spalin, pojazd także nie dymił, nie kopcił, nie było białego dymu, nie było także niebiesko-fioletowego dymu mogącego świadczyć o spalaniu oleju, czy też białego mogącego świadczyć o przedostawaniu się płynu chłodzącego do komory spalania. Zresztą po otwarciu maski sprawdziłem też zbiorniczek płynu chłodzącego, nie było tam żadnych śladów oleju.
Tak jak wspomniałem, uruchomienie przebiegło prawidłowo, proces spalania przebiegał również prawidłowo, nie było czuć nadmiernego zapachu spalin mogącego świadczyć o złym stanie świec zapłonowych. Pojazd przyspieszał dynamicznie, nie było słychać niepokojących dźwięków, nie było słychać zużycia kompresora, tylny most pracował prawidłowo, nie było słychać żadnych szumów czy stuków mogących świadczyć o złym stanie tylnego mostu. Skrzynia biegów działała prawidłowo, nie było żadnych szarpnięć podczas zmiany biegów. Sprawdziliśmy ją w trybie drive, sprawdziliśmy też działanie łopatek, wszystko działało w tym pojeździe prawidłowo. Podczas jazdy sprawdziłem również jeszcze raz działanie wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe działało prawidłowo. Do czego można było się wczepić podczas jazdy testowej, to zawieszenie. Zawieszenie w pojeździe pracowało już dość głośno, widać, że sprzedający w tym zawieszeniu nic nie robił. Co ważne, amortyzatory działały prawidłowo, pojazd nie nurkował podczas dynamicznego hamowania. Pojazd hamował także dynamicznie, nie było czuć wibracji na kierownicy podczas hamowania, pojazd nie ściągał w żadną stronę i nie było słychać żadnych pisków mogących świadczyć o złej jakości klockach hamulcowych lub o bardzo cienkiej grubości okładziny ciernej na klockach hamulcowych. Podczas jazdy testowej udaliśmy się na stację kontroli pojazdów, gdzie sprawdziłem ten pojazd od spodu. Od spodu wszystkie osłony były kompletne, nie stwierdziłem żadnych wycieków. Połączenie silnika z skrzynią biegów było szczelne. W dolnej części silnika nie było również żadnych wycieków. Na tylnym moście także nie było wycieków. Także najważniejsze jest to, że układ napędowy jest w dobrym stanie. Nie ma żadnych śladów ingerencji. Nie ma śladów uszkodzeń mogących generować duże potencjalne koszty. Jeśli chodzi o zawieszenie pojazdu, było ono w średnim stanie. Na tulejach gumowo-metalowych było już widać oznaki starzenia się gumy. Ta guma już miała delikatne pęknięcia, widać, że parciała, także w niedługim czasie w tym pojeździe trzeba będzie wymienić tuleje. Sworznie również były już dość zużyte. Na sworzniach był wyczuwalny luz. Jeśli chodzi o amortyzatory, nie miało one żadnych wycieków. Na sprężynach nie było śladów korozji, nie było także żadnych pęknięć na zwojach. W dolnej części pojazdu nie było żadnych śladów świadczących o dużej, poważnej kolizji. Układ wydechowy był w dobrym stanie, nie było żadnych śladów naprawy, takich jak spawanie układu wydechowego. Wysiaki wydechu był w dobrym stanie, układ nie był też dość mocno skorodowany, także jedynym mankamentem podwozia było zawieszenie. Sprawdziłem również tarcze klocki hamulcowe. Na tarczach hamulcowych była już wyczuwalna, dość mocna krawędź. Także przy kolejnej wymianie klocków trzeba będzie również wymienić tarcze hamulcowe. Jeśli chodzi o klocki, to były one również w średnim stanie, były już dość zużyte. Także za kilka miesięcy, około pół roku, trzeba będzie te klocki wymienić. No i wtedy trzeba będzie również wymienić w tym pojeździe tarcze. Po zakończeniu kontroli podwozia przystąpiłem do sprawdzania pojazdu za pomocą testera diagnostycznego. Za pomocą testera nie stwierdziłem żadnych błędów. Możliwe, że sprzedający przygotował pojazd do sprzedaży, aczkolwiek nie sądzę, ponieważ z zewnątrz w środku nie był przygotowywany, więc myślę, że tutaj nie jechał specjalnie do mechanika, by kasować błędy, ale żadnych błędów nie było. Sprawdziłem silnik, skrzynię biegów i tak dalej. Nie było się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o kontrolę dokumentacji tego pojazdu, o tutaj była dość spora rozbieżność między tym, co sprzedający napisał w ogłoszeniu, co było w realiach, ponieważ w ogłoszeniu sprzedający napisał, że pojazd jest serwisowany w ASO i tak dalej, a w realiach sprzedający nie miał żadnej faktury do tego pojazdu, nie był żaden sposób w stanie potwierdzić historii serwisowej. Co ciekawe, twierdził, że wykonywał przegląd w ubiegłym roku, natomiast fiszka serwisowa pod maską była z 2021 roku, także była już nieaktualna. No, patrząc po tym zawieszeniu, po tarczach i klockach można było stwierdzić, że w ostatnim czasie sprzedający nic nie wykonywał w tym pojeździe. No i to było dość duży minus tego pojazdu, ponieważ mimo tego, że pojazd miał niski przebieg, to widać, że sprzedający miał taką zasadę, że po prostu jak pojazd jeździ, to jeździ i tak naprawdę za wiele z tym nie robił. Nawet patrząc po oponach, które były z 13 roku, no to na pewno nie budziło mojego zaufania. Z drugiej strony też nie było tak naprawdę żadnego potwierdzenia historii serwisowej tego pojazdu i jego przebiegu, bo pojazd ma 123 tysiące przebiegu, także przebieg jest bardzo niski jak na ten rocznik. Na, w postaci faktur nie mamy żadnego potwierdzenia, no ale sprawdzając historię szkód można potwierdzić przebieg pojazdu, ponieważ w raporcie historii szkód wystąpiły w tym pojeździe dwie szkody. Obie były w 20 roku, jedna była na 5 tysięcy, druga na 8 i obie dotyczyły tylnych części pojazdu, także to wytłumaczyło, czemu te błotniki były lakierowane. No i przebieg z tych szkód zgadza się mniej więcej z aktualnym przebiegiem. Tak samo w historii pojazdu GOV można sobie sprawdzić po winie ten pojazd. No i od początku podczas każdych przeglądów miał opisywany przebieg. No i ten przebieg pokrywa się z tym, co mamy teraz na liczniku. Dodatkowo w okresie gwarancji pojazd prawdopodobnie był serwisowany w ASO i tam też można oczywiście sprawdzić sobie jego historię serwisową. Natomiast to sprzedający takiej takiej historii nie prowadził, na pewno świadczy na minus tego pojazdu. Bezwypadkowe? Jasne.
stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i teraz pytanie, czy sprzedający przedstawił wszystkie wady tego pojazdu? No oczywiście nie przedstawił. Po pierwsze, sprzedający w ogłoszeniu nie podał informacji o lakierowaniu całego lewego boku, o lakierowaniu prawego tylnego błotnika i prawej tylnej drzwi i klapy bagażnika. Sprzedający też nie podał informacji o obtarciach na tylnym i przednim zderzaku, o tych kilku obcierkach, o wgniotce na tylnym prawym błotniku. Napisał, że pojazd jest w świetnym stanie. No ten świetny stan to jest pojęcie względne. Oczywiście pojazd wiadomo ma już swoje lata, no ale też miał kilka niedociągnięć, też to opony, zawieszenie i tak dalej. Tak więc sprzedając troszkę się rozwinął z prawdą, no i też z tą historią serwisową. Czy na podstawie oględzin pojazdu można potwierdzić jego przebieg? Otóż sugerując się dokumentacją pojazdu, ciężko to zrobić, ponieważ no, pojazd i dokumentacji tak naprawdę nie ma, nie przedstawiono żadnej historii serwisowej, no ale patrząc na wnętrze pojazdu, na fotele i tak dalej, na zawieszenie, na silnik, można stwierdzić, że ten przebieg jest oryginalny, ponieważ wnętrze pojazdu było w naprawdę dobrym stanie, układ przeniesienia napędu również. Co ciekawe, jeszcze podczas oględzin sprawdziłem dowód rejestracyjny od tego pojazdu i pojazd miał nieaktualne badanie techniczne, ponieważ badanie techniczne skończyło się w sierpniu 2023 roku. No sprzedając od razu po oględzinach pojechał zrobić w tym pojeździe przegląd. Jeśli chodzi o to, czy pojazd można było polecić, otóż poleciłem ten pojazd warunkowo z kilku przyczyn. Po pierwsze, pojazd pochodził z polskiego salonu, a na polskim rynku jest bardzo mało tego typu pojazdów z polskiego salonu, zwłaszcza z tym silnikiem dwulitrowym w benzynie 211 koni, oznaczenie 250 Formatic. Tego jest mało, większość pojazdów to są pojazdy z USA, po jakichś większych kolizjach, albo pojazdy z Niemiec z wysokimi przebiegami. Z polskich salonów jest tego naprawdę mało, no i ten pojazd miał rzeczywiście zadbane wnętrze. Widać, że przebieg był prawdopodobnie oryginalny. No minusem pojazdu było oczywiście to, że sprzedający dość rzadko go serwisował, nie było żadnej dokumentacji serwisowej, no i że było tych kilka mankamentów na zewnętrznej części pojazdu, że były do wymiany opony i tak dalej. Natomiast potem rozmawiałem z osobą, która była zainteresowana zakupem po oględzinach. Ten kupujący dalej był zainteresowany, ponieważ właśnie takiego pojazdu szukał z polskiej sieci dystrybucji, który nie był po jakiejś poważnej kolizji. No ten pojazd w poważnej kolizji nie uczestniczył. Sprzedający był skłonny do negocjacji, opuścił kilka ładnych tysięcy na to, aby usunąć te mankamenty w tym pojeździe, no i doszło do transakcji. Także pojazd został polecony warunkowo z tych przyczyn, o których wcześniej wspomniałem. I teraz pytanie do Was, czy według Was warto zapłacić troszkę więcej za pojazd, który jest z polskiego salonu, ma kilka mankamentów zewnętrznych, ale ma za to zadbane wnętrze, a jakby nie patrzeć, większość czasu spędzamy we wnętrzu pojazdu, a nie na zewnątrz, a na zewnątrz zawsze łatwiej coś odświeżyć, tak jak zderzaki, które można odmalować, niż odświeżać wnętrze, na przykład zniszczone fotele, wykładzinę czy podsufitkę. To pytanie pozostawiam do widzów. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.